pani prezes Akcji Katolickiej w naszej parafii, pani Henryce Stawiarz. Prosimy. Kochane dzieci, droga młodzieży, to dla was pokonujemy ten trud organizacyjny turniejów szachowych. Ale w tym trudzie nie dalibyśmy sobie rady sami. Muszą nam pomagać i pomagają przedsiębiorstwa i wiele osób prywatnych. I właśnie teraz pragniemy tym wszystkim osobom podziękować. Jako główny organizator diecezjalnych turniejów szachowych, jakim jest nasz parafialny oddział Akcji Katolickiej przy parafii Wspomożycielki Wiernych, gorąco pragnę podziękować gospodarzom tutejszej szkoły, pani dyrektor Halinie Frolczyk, dyrektorce podstawowej szkoły nr 19 oraz pani dyrektor gimnazjum, pani Grażynie Bładeckiej, za życzliwość, wyrozumiałość i pomoc udzielaną nam przez pracowników tutejszej szkoły w czasie trwania turnieju. Gorąco dziękuję i proszę o oklaski w tej chwili. Zawsze wychodzi naprzeciw naszym poczynaniom i wspiera nas finansowo, obdarowując zawodników licznymi nagrodami. Proszę o oklaski. Przedstawicielom Solidarności regionu Częstochowa, Przedsiębiorstwu Oczyszczania Miasta Sita, Poczcie Polskiej Częstochowa, panu Jędryce, który zawsze zaopatruje nas w smaczne bułeczki, właścicielom piekarni wspomagających nas jak Majami Grętek w zawodzie, przedsiębiorstwu usługowemu Trójce, panu Zbigniewowi Sobczykowi, przedsiębiorstwu handlowemu Sucharskim i Dobrowolskim, technolog w spółce jawnej Nowodworski, panu prezesowi Kazimierzowi Ściakowi ze Szkolnego Związku Sportowego, panu Lechowi Doboszowi z Częstochowskiego Zaopatrzenia i Zbytu, panu Krzysztofowi Juszczykowi z firmy odzieżowej, panu Ryszardowi Bernardowi, kapłanom z dekanatu świętego Józefa, parafianom z naszej parafii, którzy nas wspomogli swoim groszem, wszystkim osobom pełniącym dyżury z parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej z naszego dekanatu, a szczególnie księdzu proboszczowi Janowi Chwiestowi, opiekunowi naszego parafialnego oddziału, za życzliwość i pomoc w czasie organizowania turnieju. Głównemu sędziemu, panu Krzysztofowi Wołkowi, z panem Januszem Jończykiem, panu Wiesławowi Goliszkowi za ciągłą współpracę z naszym parafialnym oddziałem. Oraz obecnemu tu panu Stanisławowi Szelękowi, nostorowi częstochowskich szaków. Panu Dariuszkowi Goliszkowi i jego wspaniałym aktorom, którzy nas uczestniczyli. Oraz wszystkim za wszystko dobro składam w imieniu naszego parafialnego oddziału serdeczne Bóg zapłać. A teraz poproszę głównego sędziego pana Krzysztofa o wprowadzenie nas, nie w szczegóły, ale tak ogólnie, w sprawę turnieju. Dziękuję za głos. Ja zawsze jeszcze dziękuję, chociaż już mi nikt prawie nie pozostał. Pani Hania podziękowała wszystkim. Ja dziękuję z reguły paniom, których na co dzień nie było widać, a które przygotowywały wam posiłki, przygotowywały wam napoje. Mam nadzieję, że były smaczne. Podziękujcie również tym paniom. Proszę o brawa.
mam nadzieję, że w przyszłym roku będą równie dobre. No i pozostało mi podziękować Wam za wytrwałość, szczególnie tym, którzy dotrwali do końca, dlatego że część zawodników nie wytrzymała napięcia nerwowego, stresu i wycofała się po kilku porażkach. Dlatego gromkie brawa dla tych, którzy pomimo porażek prawie do ostatniej rundy utrzymali się i przyszli jednak na te ostatnie rundy, nie psując szyków ani szans na zdobycie kategorii tym, którzy grali wytrwale. I za tą wytrwałość chciałbym podziękować Wam i prosić Was, żebyście przez ten rok, który będzie trwał do następnego turnieju, żebyście troszkę popracowali, to i wyniki przyjdą same. No i ten czas, o tym czasie to wiecie, bo zawsze Wam powtarzam. Z tym czasem u Was nie najlepiej, ale Wam się spieszy, bo Wy jesteście młodzi.